Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Kończymy historię planu zbawienia. Ostatnie wydarzenia będą omawiane obecnie dotyczące historii tej ziemi, ludzkości, historii grzechu i co dalej. Będziemy mówili też o zwycięstwie Bożej Miłości. Dzisiaj wraz ze mną są Beatka, Esterka, Małgosia, ja mam na imię Julian. Nasze studium zaczniemy. Modlitwą, żeby Bóg pobłogosławił to studium Pisma Świętego i poproszę Małgosię do modlitwy. Panie nasz i Boże, pięknie ci dziękujemy za ten dar zbawienia i za ten plan zbawienia, który przygotowałeś specjalnie dla nas. Dziękujemy Ci też za to, że możemy o tym rozmawiać, że możemy czytać Biblię i wspólnie wymieniać się myślami. Ale szczególnie prosimy Cię, Boże, o Ducha Świętego, aby to On nas dzisiaj prowadził w czasie tej rozmowy, w czasie studium Twojego słowa. W drogim imieniu Jezus o to Cię prosimy. Amen. 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 W zeszłym tygodniu rozmawiałem z pewnym człowiekiem o takich... Sprawach dotyczących życia na co dzień, ale próbowałem mu też powiedzieć coś o Bogu, Bogu, który troszczy się o człowieka. Zwłaszcza uderzyły mnie Jego słowa, a na tej ziemi to człowiek uczciwy, niczego się nie dorobi, do niczego nie dojdzie, tylko krętacze i przestępcy różni tym się powodzi. Ja musiałem zareagować, mówię. Ci przestępcy i krętacze to siedzą w więzieniach, tylko nie od razu. Ale tak naprawdę to zawsze zwycięża dobro. Uczciwość, i to się opłaca. I gdy tak myślę o zakończeniu historii Ziemi, będzie dużo takich, którzy są krętaczami w tym czasie? Czy będzie dużo zwycięzców, którzy uczciwie żyją? Jak myślicie? Ja myślę, że dokładnej liczby nie wiemy. Natomiast Jezus już mówił, że wąska jest droga do zbawienia, a szeroka na zatracenie. Więc to może sugerować, że, że, że jednak mniejszość ludzi decyduje się iść za Bogiem. Ale tak naprawdę nie wiemy. My tą liczbę poznamy dopiero wtedy, jak Jezus przyjdzie i dowiemy się wszystkiego. Tylko Bóg to wie. Mhm. Na pewno, na, natomiast patrząc na to, co się dzieje wokół nas, nawet wśród znajomych, w pracy czy gdzieś indziej, no to no niestety ludzie nie są zainteresowani Bogiem i zbawieniem. Są tak skupieni na tym życiu tutaj, że. że no, ale nasza praca, nasza misja jest, żeby o tym Bogu opowiadać i żeby ludzi do Boga przyprowadzać. Mhm. Yy, chrześcijańska pisarka Ellen White w książce Wielki Bój pisze, że wtedy, kiedy już yy, Pan Jezus przyjdzie, to najbliżej Jego będą ci, którzy byli mordercami, Którzy byli nieuczciwymi ludźmi, a którzy poznali Jego wielką miłość i dobroć, i, i, chcie, i potem kroczyli już tą, tą drogą według Pisma Świętego. Beatka. A zapytałeś o to, Kogo będzie więcej, tak jak mogło się powiedziała, my nie wiemy. Niemniej jednak wiemy to, że Pan Jezus umarł za każdego i nadzieja zbawienia jest dla każdego. I może być taka sytuacja, że ktoś w ostatniej chwili zrozumie, że jest zgubiony i przyjmie Chrystusa, i to jest pragnienie Boga aby ubogosławić człowieka tym zbawieniem, tym darem, który jest największym darem, który mhm. może człowiek otrzymać, ratunek i uwolnienie od grzechu, od bólu, od śmierci. Może nie powinienem powiedzieć kogo będzie więcej, ale będzie dużo tych, którzy będą zwycięzcami. O, będą niezliczone tłumy, tak mówi Apokalipsa, więc. Tak, to piękne. A gdy miał tak zapytać, co ostatecznie zwycięży: dobro czy zło? No, my już to wiemy, i to zwycięstwo dokonało się ostatecznie na krzyżu. Szatan został zwyciężony. Dobro zwyciężyło i zwycięża, i może patrząc teraz na ten świat, możemy myśleć, może tak jak ten pan, z którym rozmawiałeś, że teraz to zło zwycięża i tylko zło, ale my wiemy, że Bóg już zwyciężył. Szatan jest, jest, jest przegranym. On ma, myślę, że ma jeszcze nadzieję, że coś może ugrać, ale Biblia mówi, że nie. Bóg już wygrał. Tylko, że Bóg wygrał, wygrywając dla nas możliwość zbawienia ale walka toczy się jeszcze cały czas o każdego z nas. I każdy z nas, wybierając Boga, może z Nim zwyciężyć, albo nie wybierając Boga, może przegrać z drugą stroną. Na razie rzeczywiście więcej jest tych ludzi, którzy są krętaczami, jak ten powiedział, i nieuczciwymi, Dokoła to widać, ale mimo wszystko ostateczne zwycięstwo będzie... Tych, którzy są posłuszni Bogu. Beatko? Ja może przytoczę jeden fragment z ostatniej księgi Pisma Świętego, z księgi Apokalipsy, która była studiowana w tym całym sezonie. Jako odpowiedź na twoje pytanie i usłyszałem donośny głos stronu tronu mówiący oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego. A sam Bóg będzie z nimi. I bardzo ważne słowa. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Więc mamy tak piękną nadzieję na to, że Bóg zwycięży wszelkie zło. Ja bym powiedziała nawet, że pewność, nie tylko nadzieję. Mhm. Ale ta pewność czy też nadzieja jest bardzo ważna. To w tym sensie, że spoglądamy w przyszłość, to się jeszcze nie spełniło, ale mamy nadzieję, że się tak spełni i tak pięknie będzie. I tu jest takie piękne zdanie we wprowadzeniu do tego studium. Ta nadzieja daje nam sens życia cel i radość. Gdybyśmy takiej nadziei nie mieli, nie wierzyli w to, nie mieli tej pewności, to nasze życie byłoby marne. Tak jak apostoł Paweł powiedział, w takim razie jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy i nic nie będzie dalej. Podoba mi się też zdanie, które napisał Albert Einstein. Ucz się z wczoraj, żyj dla dzisiaj, ale miej wiarę w jutro. Nie wiem, co on miał na myśli, mówiąc jutro. My myślimy o przyjściu Pana Jezusa, o zwycięstwie dobra ostatecznym. Zanim to nastąpi, to jeszcze wiele złego się wydarzy na tej ziemi. My już teraz to widzimy. Wierzący ludzie wiedzą, że to się skończy i będzie dobrze. A ludzie niewierzący nie mają nadziei i nie wiedzą, jak się to wszystko skończy. Prosiłbym o przeczytanie z księgi Daniela. Esterkę poproszę, 12 rozdział, wiersz 1 i drugi, a Beatkę poproszę do Jeremiasza, 30 rozdział, wiersz siódmy. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu. A nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. A wielu z tych, którzy śpią w prochu Ziemi, obudzą się, jedni do Żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Dziękuję. Więc mówię o ucisku, jakiego nigdy nie było. Aż trudno to sobie wyobrazić. Dokładnie nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale to będą plagi. Straszne rzeczy będą się działy. No ale później jest napisane, że będzie zmartwychwstanie. Proszę, Batko. Przeczytam z księgi Jeremiasza, 30 rozdział i tutaj Piąty, szósty i siódmy. Siódmy wiersz wystarczy. Siódmy, tak? Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. Przekład Gdański mówi jest to czas trwogi Jakubowej, z czym wam się to kojarzy to wyrażenie? Z Jakubem, jak bał się spotkać z, 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 ze swoim bratem Ezawem, i zdał sobie sprawę, że musi pozostać i modlić się, modlić się, modlić i prosić Boga, bo wiedział, że to, co go może spotkać, to on na to tak sobie, można powiedzieć, zarobił. I w tej modlitwie później Walczył z Aniołem i zwyciężył. Jak to odnieść do naszych czasów? Bo przecież nie chodzi o Jakuba, tego, który tam kiedyś walczył. Zresztą, gdy Jeremiasz to pisze, to już Jakuba nie było, więc jest to proroctwo. Chciałaś powiedzieć coś, Małgosiu? Ja chciałam jeszcze dodać, że tam mi się ta trwoga Jakubowa najbardziej kojarzy z niepewnością, czy Bóg jest z nami, czy nie. I myślę, że Jakub to przeżywał, że czy jest na tyle godny, żeby Bóg z nim był i mu błogosławił i go chronił? Czy już na tyle od Boga odszedł i zgrzeszył, że nie zasługuje na tą Bożą opiekę i Bożą miłość? Bóg jest miłosierny. Bóg znał serce Jakuba i, i jakby obiecał, że jest z nim. I mi się wydaje, że ta, te, te wszystkie uciski, co nas czekają, ja osobiście, przynajmniej teraz oczywiście, ja nie przechodziłam nigdy jakichś strasznych wydarzeń, ja się nie obawiam tych wydarzeń, tych plag, które mają przyjść na świat, nieszczęść, tego, co się dzieje. Ja się obawiam tego, żebym miała taką relację z Bogiem, żebym była pewna, że, że on jest, że, że, on jest ze mną, a ja jestem z nim i że mi błogosławi i da mi pomoc w tym właśnie w czasie ucisku. I wydaje mi się, że ta nasza wewnętrzna walka, to zbudowanie wiary jest najważniejsze i ta pewność w miłosierdzie i prze, w przebaczenie Boże, to jest, to jest, wydaje mi się, to było przedmiotem nocy Jakubowej i to będzie przedmiotem też tego wielkiego ucisku. Wspomniałaś, Małgosiu, o wierze i to jest ten ważny doświadczenie to ważny element w życiu każdego człowieka, i ta wiara rodzi się właśnie z codziennej relacji z Chrystusem i przez różne doświadczenia. Ale dla czytelnika, Pisma Świętego nawet jeżeli czyta takie fragmenty, które przeczytaliśmy z Księgi Daniela czy z Księgi Jeremiasza, że y, będzie taki ucisk, jakiego dotąd narody nie znały, biada, to zobaczcie, że zawsze ten przekaz biblijny ma informacje o tym, co się wydarzy, ale również daje nadzieję. I to jest no, bardzo piękne, że Bóg chce za każdym razem przekonać tego czytelnika, swoje dziecko, Boże, tak przyjdzie trudny czas, ale ufajcie, bo ja zwyciężyłem świat. I tutaj chociażby te plagi, które są opisane, ten czas ucisku tuż przed przyjściem Chrystusa, pokazuje, no on, gromną walkę między dobrem a złem, tak jak stało się to podczas wychodzenia narodu izraelskiego z Egiptu, które plagi, różne wydarzenia, niezwykłe wydarzenia towarzyszyły wyjściu narodu izraelskiego z Egiptu, z tego miejsca niewolniczego. Ale ostatecznie wszystko zakończyło się wielką. Bożą pomyślnością dla narodu izraelskiego, bo On rzeczywiście wyprowadził. My wiemy jeszcze, jak ta droga do ziemi obiecanej wyglądała, w każdym razie, jakby Bóg ochraniał swój lud podczas tego wyjścia. Tak. Ale tylko ci zostali zachowani, którzy byli posłuszni woli Bożej, kto nie chciał uczynić tego pomazać krwią te progi, to zginął. A my mamy taką piękną też obietnicę w ostatniej księdze, czyli w księdze Apokalipsy, trzecim rozdziale, od dziesiątego do dwunastego wersetu. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przy i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Dziękuję. Tu mamy piękną obietnicę Bożą. Ponieważ Ty zachowałeś nakaz mój, to i ja zachowam Cię w godzinie próby, która przyjdzie na cały świat. Ale ja Cię zachowam. Nie bój się. I to jest ta obietnica na czas ostateczny z Księgi Apokalipsy. Proszę Małgosiu. A myślę, że tu ważnym elementem jednak jest też rada z 11 wersetu. Trzymaj co masz. Czyli wytrwaj, to wytrwanie. Zawsze mi się kojarzy to, w przeciwieństwie do takiego określenia, raz zbawiony na zawsze zbawiony. Jeżeli poznajemy Boga, zakochujemy się wręcz w Bogu. Ja znam ludzi, którzy są zafascynowani Bogiem, którzy rozpoczynają drogę poznawania Boga i są po prostu, patrzę się na nich z taką ogromną przyjemnością. Oni uwielbiają czytać Biblię, rozmawiać o Bogu. I chodzi o to, żeby ten zapał i gorliwość, żeby trzymać do samego końca, trzymać się tak Boga blisko codziennie, żeby nie usnąć, żeby nie puścić ręki Bożej. Mhm. Ale w czasie, kiedy będą plagi, ech, Duch Święty nie będzie już działał na serca ludzkie, to będzie czysty gniew Boży. Jak w takiej sytuacji wytrwać? No, jest obiecane, że plagi dotkną przeciwników Bożych, a nie dzieci Boże, z tego co ja rozumiem z apokalipsy. Więc w jakiś sposób Bóg te swoje dzieci będzie chronił, zgodnie z obietnicą. Mhm. Beatka. Na pewno w czasie ucisku wiara w Boga, to, to przypominanie sobie o tym, jaki Bóg jest, jaki jest charakter Boga, będzie wzmacniać każdą osobę, która w tym czasie. Będzie żyła i będzie doświadczała tego wielkiego ucisku. Wiemy o tym, że jak przechodzimy przez jakąś um, um, trudności, trudny jakiś moment, to tak naprawdę chce nam się wierzyć, że te problemy, te trudności kiedyś miną. I właśnie ta nadzieja, że to minie, wzmacnia. I coraz jest silniejsza, i o to właśnie chodzi chyba w takim życiu, żeby pomimo różnych trudności mieć taką nadzieję, żeby ta nadzieja się przebijała przez ten ciemny tunel. I jeżeli chodzi o ten okres, kiedy będzie tak bardzo trudno, o tym okresie, o którym rozmawiamy, to właśnie ta wiara będzie nas wzmacniać, a tęsknota za wiecznością będzie coraz silniejsza. I prawdopodobnie będziemy gdzieś wołać, żeby to się jak najszybciej skończyło, żeby Chrystus mógł przyjść. I taka piękna nadzieja jest zapisana w Ewangelii na 14 rozdziale, od wiersza pierwszego do trzeciego, to są te wersety, takie. Adwentystyczne, ale one są takie piękne. Nie bój się, a jak tam dalej jest? Niechaj się nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie, wierzcie. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Mm -hmm. Przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, gdzie ja jestem. Czy może być piękniejsza obietnica? Ta obietnica jest piękna dla osób, które znają Boga i znają Biblię. Ja znam ludzi, którzy wręcz nie życzą sobie być w niebie, bo uważają, że tam będzie nudno i tam nie ma nic ciekawego. Biblia naprawdę pokazuje piękny obraz. Nowego nieba i nowej ziemi, dlatego warto czytać Biblię, żeby poznać prawdziwy, prawdziwą przyszłość, tą, którą Bóg dla nas szykuje, a nie tą, którą ludzie na podstawie jakichś ludzkich wyobrażeń sobie stworzyli. Bóg naprawdę przygotował dla nas piękny świat bez grzechu i bez zła. Nie ma nic piękniejszego. Tyle, że my nie potrafimy sobie do końca wyobrazić tego. A co się będzie działo z tymi, którzy nie wierzą, nie chcą wierzyć. No i nie mają w ogóle nadziei na życie wieczne. Objawienie mówi nam o tym. E, szósty rozdział, wiersz 15 do 17 piatka. I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich. I mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakrycie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień i gniewu, i któż się może ostać? Mm -hmm. Sterka. przed Krótko przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, ukaże się na niebie ręka, która trzyma przykazania Boże. Przykazania, które wyraźnie można, każdy będzie mógł przeczytać. Na ten temat pisze pisarka adwentystyczna. Ellen White w książce Wielki Bój. I ci wszyscy, którzy tak nie postępowali, oni już będą wiedzieli, że oni niewłaściwie robili. Tak. I musi być to straszne dla nich. Nie chcą widzieć tego Jezusa, którego nie wierzyli. Padnijcie na nas skały zakryjcie nas, ja wiem co, i to wszyscy będą i bogacze, i królowie, i niewolnicy, i ktokolwiek. No, wszyscy, którzy nie wierzyli, nie chcieli wierzyć, tak będą reagować. To przykre, ale tak będzie. Ja z tych tekstów, które czytaliśmy z Apokalipsy Jana, widzę przede wszystkim wielki strach. Tak. I faktycznie, jeżeli możemy sobie wyobrazić, ludzie, którzy, to będą ludzie, którzy tak naprawdę nie będą wiedzieli, co się dzieje. Ludzie, którzy być może słyszeli Ewangelię, ale nie chcieli jej przyjąć albo nie wierzyli w nią, będą widzieli jakieś straszne rzeczy, dla nich straszne, będą przeczuwali pewnie ja przynajmniej tak rozumiem będą przeczuwali, że dla nich to się dobrze nie kończy. I to będzie ogromna tragedia, bo ich wszystkie jakieś nadzieje, wszystkie plany ratunku, które sobie szykowali po ludzku, zawiodą. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić tej tragedii, którą ci ludzie będą przeżywać. Więc tym bardziej naprawdę, jeżeli ktoś nas słucha, kto jeszcze nie rozumie, co się będzie działo, to myślę, że warto takie osoby zachęcać, żeby poznały. Co mogą stracić, a co mogą zyskać, co mogą uzyskać przy Poznaniu Boga, co mogą stracić, jeżeli go odrzucą. A co się stanie po tym, kiedy Pan Jezus przyjdzie, pozbawionych, może swoimi słowami to oddamy, ale o tym mówi Pismo Święte. Wszyscy, którzy. Wszyscy zbawieni, Albo wyjdą z grobów, albo zostaną, prze, zostaną przemienieni, a niesprawiedliwi po prostu umrą. Mhm. Tak, a później będzie cisza. Tak. Bo bezbożni zginą, spawieni zostaną zabrani do nieba. Na jak długo? Tysiąc lat. Ciekawe to jest. Na tysiąc lat. Więc y, gdzie będziemy? W niebie czy na ziemi? Biblia mówi, że będziemy wtedy w niebie. Tak. A wiemy to stąd, że po tych tysiącu latach coś się stanie i stanie się właśnie ten powrót Jezusa Chrystusa z osobami, z ludźmi wierzącymi na ziemię. I wiemy też, że ziemia będzie pustkowiem, bo to mówi też Apokalipsa. I będzie tam no. tylko jedna istota, uwięziona. No to może to przeczytamy o tym dwudziesty rozdział od wiersza pierwszego do trzeciego wiadka. I widziałem Anioła stępującego z nieba, który miał klucz do otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani i zamknął ją. I położył na nim pieczęć. Aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat, potem musi być wypuszczony na krótki czas. Dziękuję. Jest to apokalipsa, jest dużo symboliki, ale co czujemy, co, co będzie się działo z szatanem? No, będzie miał bardzo dużo czasu na przemyślenie wszystkiego, co, co zrobił, ale przede wszystkim będzie sam. On, który przez kilka tysięcy lat był niezwykle zajęty tym, żeby po pierwsze angażować tych, których zwiódł, aniołów i żeby szkodzić i zwodzić tych, którzy się poddawali niestety jego wpływom ludziom. On, on to po prostu, ja nie mogę sobie tego wyobrazić, ja, ale chyba jest najbardziej istotą zajętą. Yy, Chociaż Boży Aniołowie wie, że są jeszcze bardziej zajęci. Ale patrząc na ludzi, on jest Naprawdę bardzo zajęty. Wyobraźmy sobie, ja się spotykam z ludźmi, którzy są pracocholikami, którzy pracują po kilkanaście godzin dziennie. Oni nie potrafią odpoczywać, mają ogromny problem. Niemalże cierpią fizycznie, jak nie mają co robić. Szatan nie będzie miał co robić, nie będzie miał kogo zwodzić. Ja myślę, że dla niego to będzie naprawdę słuszna kara. Nawet jeżeli nam mogłoby się wydawać, że, że może za lekka. Ale przez długi czas będzie absolutnie sam, i będzie mógł jedynie, co będzie mógł robić, to myśleć o tym, co poszło nie tak w jego życiu. I na co będzie patrzył? Mówi o tym Księga Jeremiasza, czwarty, rozdział od 23 do 26 wersetu. Jak będzie wyglądała ziemia, szatan będzie. Okrążał tę ziemię i przyglądał się, jakie są skutki jego działalności. Także będzie miał nad czym myśleć też. Wiesz? Ziemia jest tutaj opisana jako pusta próżnia. Tak, tak będzie pustkowie. To przeczytaj, wetka. Spojrzałem na ziemię, a oto pustka i próżnia. Ku niebu, a nie było na nim jego światła. Spojrzałem na góry, a oto się trzęsły. Na wszystkie pagórki, a one się chwiały. Spojrzałem, a oto nie było człowieka, a wszystkie ptaki niebieskie odleciały. Spojrzałem, a oto pole urodzajne stało się pustynią, a wszystkiego miasta zburzone przed Panem, przez żar jego gniewu. To będzie straszny obraz, jak tak czytamy, ale, ale Biblia jest autentyczna, i myślę, że każdy, kto chce sobie odpowiedzieć na takie pytania, a co będzie, bo my słyszymy, że będą. Kataklizmy, że gdzieś jest tam e, no, informacja, że będzie wojna, prawda? A z, zobaczcie, Biblia odpowiada na wszystkie pytania. Nawet wybiega w tak daleką przyszłość. Opisuje, co będzie się działo, kiedy zbawieni będą razem z Jezusem w niebie. Co się będzie działo z szatanem. Mhm. Pamiętacie, Proszę. że szatan jak kusił Jezusa na pustyni, to chciał mu oddać królestwo nad tą ziemią, która jest pod jego panowaniem. I ja myślę, że on wtedy sobie przypomni te słowa. Co mu zostało do panowania? Do czego tą ziemię doprowadził i czego tak naprawdę jest królem w tym czasie? A co zbawieni będą robić w tym czasie w niebie przez te tysiąc lat? Pismo się... Święte nam mówi. Dwudziesty rozdział, wiersz 4 do 6. Małgosia. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją, ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty Ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez tysiąc lat. Mhm. Więc jedni z martwych i będą panować z Chrystusem przez tysiąc lat, a inni. Nie ożyją, aż się dopełni tysiąc lat. Czyli też ożyją, ale dopiero za tysiąc lat. A więc błogosławiony, szczęśliwy jest ten, kto będzie miał udział w pierwszym zmartwychwstaniu. No i jest powiedziane, że oni będą też zasiadać na tronach i sądzić będą, kogo będą sądzić, co będą rozważać? Proszę, Estelko. No właśnie nie tych niesprawiedliwych i, i szatana będą nad tym rozważać. Mhm. Będą brać pod uwagę każdy zły czyn każdego, który, który teraz śpi. A czy ten sąd jest potrzebny? Jak myślicie? Stąd jest potrzebne. Tak, przede wszystkim, żeby pokazać, jak Bóg rozwiązał problem grzechu. Jak Bóg starał się o każdego człowieka, pewnie będziemy mieli możliwość zadać Bogu trudne pytania dotyczące tego, dlaczego tak się stało, jak się stało, pewnie będzie. Rozważana każda istota i myślę, że tutaj ten sąd jest potrzebny, aby pokazać, że Bóg uczynił wszystko. Małgosia. Ja tak sobie pomyślałam tak bardzo też osobiście, że wyobraźcie sobie, że w niebie wśród tych zmartwychwzbudzonych w pierwszym zmartwychwstaniu będą części rodzin. Będzie jakaś matka, będzie ojciec, będzie córka, będzie syn, ale nie będzie kogoś bliskiego. Nie będzie Matka będzie patrzyła, że, że syna nie ma. syn będzie patrzył, że matki nie ma. I myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby dogłębnie zrozumieć i naprawdę tak stuprocentowo uwierzyć Bogu i zobaczyć na własne oczy, że, ta, że ten Boży sąd i jego sprawiedliwość jest najlepsza na świecie i żeby nigdy Nikt w życiu już później nie podważył tej Bożej sprawiedliwości i Bożych wyroków. To będzie, mhm. myślę, dla wielu osób bardzo trudne. a I właśnie dlatego ten sąd jest niezwykle potrzebny, żeby, żeby zobaczyć, tak, Bóg miał rację, nic więcej nie, da, nie dało się zrobić, żeby uratować mojego bliskiego. No więc y będzie sąd i będzie decyzja: jedni mają żyć, Szczęśliwości wiecznie, a drudzy mają, drugich czeka śmierć wieczna, tak to opisuje pismo święte. I to nazywa drugą śmiercią, bo pierwszą wszyscy umieramy, ale bezbożni umrą drugą śmiercią jeszcze też. Jak rozumiemy to. Śmierć wieczna. Bo wiecie, że prawie wszyscy chrześcijanie wierzą w wieczne męki, gdzieś tam w piekle. No, jeśli mówimy o życiu wiecznym, to łatwiej to przyjmują ludzie wszyscy, ale Taka śmierć wieczna, jak to rozumiemy? No, przede wszystkim z wiecznymi konsekwencjami. Nie ma szans na znowu ożycie. Natomiast niezwykle ważne jest to, co Biblia mówi w XX, 21 rozdziale Apokalipsy, że nie ma czegoś takiego jak piekło, które będzie się gdzieś tam ogień tlił cały czas i ludzie będą cierpieli. Nie. Przeczytam tekst, 20 rozdział, 14 werset: I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora Ognistego. Owo jezioro Ogniste to druga śmierć. I ósmy werset 21 rozdziału, druga część: Jezioro płonące ogniem i siarką to jest śmierć druga. Czyli mhm. tak jak śmierć unicestwienie. Powiem wam, że to jest chyba najbardziej miłosierne rozwiązanie, jakie można było przygotować dla ludzi, którzy nienawidzą Boga. A nie będą się męczyć. Śmierć, a nie śmierć, życie wieczne. Po prostu. Tylko w cierpieniach. Mhm. Śmierć i koniec. Tak. Mniej więcej można to zrozumieć dobrze, gdy się czyta objawienie 20 rozdział, wiersz 9. Esterko, poprosiłbym ciebie. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka. I otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień i pochłonął ich. Spadł ogień i pochłonął ich. Pochłonął, no rozumiemy, zniszczył. Już nic nie zostanie. Nic nie zostanie. Szatan będzie związany na tysiąc lat. Nie będzie mógł zwodzić nikogo, aż się dopełni tysiąc lat, a później znów zacznie zwodzić kogo? Na tych, którzy w drugim zmartwychwstaniu powstaną. I zwodzić do czego? Do złego. Ale na szczęście Biblia mówi na krótki czas. Zniszczyć tych świętych. Zniszczyć Boże miasto, tak jak tutaj Bóg zniszczył wszystkie te miasta na ziemi. Ale spadł ogień z nieba i koniec. Może jeszcze przeczytamy taki werset. Dla mnie on jest ważny. Z Księgi Malachiasza, trzeci rozdział, wiersz dziewiętnasty i dwudziesty. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, Także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. Dziękuję bardzo. To piękny opis. Z jednej strony jest napisane, że Punkt nie zostawi ani konie rżenia, ani gałązki. Niektórzy to tak mówią: no takim korzeniem to chyba jest szatan, który będzie zniszczony. No, a gałązki to może takie drobne, które szybko się spalą. To są ci, którzy niewiele nagrzeszyli. Może i tak. Ja tylko myślę również o tym, że. Ten ogień będzie szczególnym ogniem, bo zwykły ogień nie mógłby zniszczyć duchowej istoty, jaką jest szatan. A jaki to będzie ogień, tego nie wiemy. Ale zniszczy wszystkich i to jest ważne. A z drugiej strony wierzący będą, jak te cielęta, które wypuszczone są z obory. Ja to widziałem nieraz. Jak one się cieszą, jak wyjdą na zewnątrz. I tak będą cieszyć się zbawieni, i to jest nasza piękna nadzieja. I myślę o tym, że ostatecznie zwycięży Boża zasada miłości, nie siły, nie przemocy. To, co widzimy teraz, bo teraz to mówi się, że e, jeśli jedni są. Mocni, to my musimy być mocniejsi. No i jeśli nie chcesz wojny, to musisz się zbroić, i tak dalej, i tak dalej. Czyli cały czas siła, przemoc, w tym jest nadzieja, a ludzie wierzący mają nadzieję w miłości Bożej, i ostatecznie miłość Boża zwycięży i to jest piękne. Amen. 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 Pomodlimy się na koniec. Poproszę Beatkę. Nasz kochany Boże Ojcze, bardzo pragniemy podziękować za to, że Twoja miłość zwycięży. I ona też zwyciężyła w naszym życiu, bo możemy otwierać teraz Słowo Boże, możemy mieć możliwość szukać odpowiedzi na te trudne, Pytania, które rodzą się w naszym sercu, dlaczego tyle zła, dlaczego tyle cierpienia, dlaczego śmierć i co będzie dalej. I pragniemy podziękować, że na te pytania też możemy znaleźć odpowiedź, kiedy chociażby czytamy ostatnią księgę Apokalipsy. Panie, dziękujemy za to, że wielki konflikt Między dobrem a złem zakończy się, że nie będzie więcej grzechu, że nie będzie więcej śmierci, że ten cały wszechświat będzie czysty, że Ty, Boże, będziesz uwielbiony przez wszystkie osoby zbawione. Dziękujemy, że możemy mieć taką nadzieję i dziękujemy, że Ty jesteś miłością. Wywyższamy Ciebie i pragniemy mieć cały czas Ciebie w naszym sercu. W imieniu Jezusa Amen. 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 Dziękujemy widzom, którzy uczestniczyli również w tym naszym studium Pisma Świętego. Zapraszamy za tydzień. Będą nowe tematy poruszane. A wszystko niech się dzieje ku chwale Bożej. Amen. Amen.